29 lipca do zarządu spółdzielni mieszkaniowej Górnik dotarło postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach. Po rozpoznaniu sprawy z powództwa starego zarządu wobec nowego, sąd zadecydował wstrzymać wykonanie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej Górnik podjętych przez nowy zarząd. Dodatkowo sąd zawiesił postępowanie rejestrowe. Oznacza to, że nadal pełnoprawnymi władzami SM Górnik jest stary zarząd. Między innymi jest napisane, że zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Służb Katowica pod sygnaturą aktu jest wymienione do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania. Innymi słowy, panie redaktorze, to jest potwierdzenie, że na obecną chwilę, na dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu władzą spółdzielni jest zarząd, który jest zarejestrowany w sądzie rejestrowym i rada nadzorcza, która jest zarejestrowana w sądzie rejestrowym. Ja jestem święcie przekonany, mogę tutaj naprawdę założyć się o dolary przeciwko orzechom, że to postanowienie jest ostatecznym postanowieniem i tak się to skończy, ale na wszelki wypadek z ostrożności procesowej poczekajmy do zakończenia śledztwa. I jak pan wie, tam w tym śledztwie nie tylko wątki przejęcia, ale również wątki wynikające z naruszenia prawa są i to śledztwo będzie trochę trwało i do tego czasu będziemy czekać na prawomocne, ja wierzę w niezawisłość sądów i w to, co się dzieje. Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Górnik Maciej Bochenek nie ukrywa, że właśnie takiej decyzji się spodziewał. Uważa, że po dokładnym rozpatrzeniu sprawy sąd podtrzyma swoją decyzję, a osoby, które jego zdaniem nielegalnie chciały przejąć władzę w spółdzielni, odpowiedzą przed sądem. Bochenek zgłosił do prokuratury wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o rzekome fałszowanie podpisów na upoważnieniach mieszkańców. Jeszcze kilkanaście dni temu nowy zarząd próbował przejąć budynki SM Górnik na osiedlu stałym oraz przy ulicy Paderewskiego. Po długich rozmowach i niemal dantejskich scenach budynek udało się odbić.